Dzień dobry, Patryk Mirosławski, witam Państwa, to jest program AS Wywiadu, jesteśmy w restauracji Champions Hotel Marriott. Dziś moim Państwa gościem Piotr Małachowski, dzień dobry. Dzień dobry. Bez problemu udało nam się umówić na wywiad, mimo że zdrowie jakoś kurczę nie dopisuje. No tak, zdrowie nie dopisuje, ale no nie odmawia się mediom, więc jestem i mam nadzieję, że coś mądrego tutaj powiem. Co robi lekkoatleta zimą? Lekkoatleta zimą co robi? Rzuca dyskiem, biega, skacze, chodzi na siłownię, więc robi to samo jak latem, tylko że jest po prostu grubiej ubrany. Ale też na zewnątrz trenujesz? Tak, na zewnątrz normalnie trenuję. Wiadomo, jak jest minus 20, no nie ma szans, dysk jest metalowy, no sobie nie porzucamy, ale mam jakieś kulki, pałki, inne jakieś tam zastępcze sprzęty do rzucania i sobie dajemy tam radę, nie? Ale jak jest taka temperatura, no to idealnie. Taki grudzień dla nas to jest po prostu marzenie. Możemy siedzieć w Polsce, a nie powiedzmy w RPA, czy gdzieś tam ze swoimi najbliższymi rodzinami, a to jest naprawdę fajne. A ty kiedy masz wakacje? Wakacje? Październik, listopad? Aha. Tak, to są moje wakacje, wtedy mogę sobie powiedzmy odpocząć. Ale z jednej strony powiem tak, no, żałuję trochę, że nie jeżdżę ze swoimi przyjaciółmi, prawda? Bo oni tam jeziora jakieś w czasy nad morzem gdzieś wyjeżdżają za granicę, a ja wyjeżdżam za granicę do pracy rzucać dyskiem. A nie mogę z nimi, prawda? Więc, ale z drugiej strony jest fajne to, że jak już później gdzieś wyjadę swoją tam kobietą za granicę, to jest cisza, spokój w tych w jakichś tam ośrodkach. Nie ma tłumów, oczywiście są Polacy i starzy Niemcy? No tak, no starych Niemców już też wtedy nie ma, bo pakują walizki do domu. No a teraz byliśmy w Turcji, było naprawdę no fajnie, troszkę Polaków, było naprawdę wesoło. Boże, to jest kretyńskie pytanie, ale to jest fajna robota, to jest fajna praca. Powiem tak, jakbym zadał Ci pytanie, czy kochasz tę swoją pracę? Ja kocham. No właśnie, ja też kocham i sobie też nie wyobrażam, że siebie w Twojej roli, prawda, że jeżdżę, umawiam się, ktoś mnie, nie wiem, zlewa, nie odbiera telefonów i też ja sobie tego nie wyobrażam, tak? Pozdrawiamy Tomasza Majewskiego? Tak, pozdrawiamy. Ale nie, ja to kocham, prawda? Wiadomo, że jeżeli są kontuzje, jakieś inne rzeczy, to jest ciężko to zrobić, prawda? Musisz przekraczać jakieś swoje bariery bólu, wytrzymałości na treningach. Nie jest to łatwe, prawda? Ale ja to kocham. Wstaję rano z przyjemnością, to mi sprawia frajdę. Jak sport przestaje mi sprawiać frajdę, to wtedy powiem, okej, odchodzę, bo już to dla mnie jest, powiedzmy, no, męczenie siebie psychicznie. Bo tak jak na razie, to tylko jestem zmęczony fizycznie, ale wiadomo, jakaś lekka odnowa biologiczna, 2-3 dni z lżejszego treningu i wracam do żywy. A propos dziennikarzy. Przeczytałem najbardziej idiotyczne pytanie, jakie Tobie zadano. Po mistrzostwach Europy ostatnich, na których byłeś czwarty. Dziennikarz katowickiego sportu zapytał Ciebie, czy pomyślał Pan o zakończeniu kariery? No tak, znaczy, bo mówię, no niektórzy dziennikarze nie czują tego sportu, prawda? Większość sportowców, to jak ktoś przegrywa, to nie myśli o tym, żeby kończyć karierę, tylko wręcz go napędza. Mnie na przykład porażka, nie wiem, z Robertem Hartingiem, czy na mistrzostwach Europy, czy na mistrzostwach, czy w Londynie, czy nie wiem, w Degu, wręcz przeciwnie, to mnie cały czas napędza, mówię, bo to jest coś, co mi sprawia przyjemność, ta adrenalina, ta wola walki, to nie jest, jak jesteśmy tutaj na ringu, to nie jest to, że bijemy się po mordach, mówiąc brzydko, tak, tylko po prostu walczymy troszkę inaczej, ale też jest ta adrenalina, walka o to, żeby być najlepszym. Jak ktoś mi zadaje takie pytanie, no po prostu od razu, no może nie zostawiam go gdzieś z boku, ale uważam, no nie zna się na sporcie, no bo jest to słabe, tak. I to jest, powiedzmy, sport to nie jest tylko jeden rok, tylko powiedzmy moja kariera tam jakiś trwa już, nie wiem, 16-17 lat. No i byłeś czwarty w Europie, a tak naprawdę to czwarty na świecie, tak? No tak, no Europa rządzi w dysku, więc tutaj nie ma znaczenia, czy to Europa, czy Mistrzostwa Świata, czy Europy, to są takie tacy sami rywale. I mówię, no, że mówię, no, to wiele porażek mamy w życiu, nie tylko, nie wiem, u Ciebie też wiele osób może powiedzieć, że coś źle zrobiłeś, no nie załamujesz się, tylko idziesz dalej i starasz się nie popełniać tych samych błędów. To prawda. Ładnie wybrnąłeś z tego. A już nie pamiętam, co odpowiedziałeś na to głupie pytanie, ale domyślam się, że Twoja reakcja mogła pewnie być... Pewnie było dużo ludzi, więc musiałem, musiałem powiedzieć bardzo grzecznie. Okej. Okay. Kiedyś powiedziałeś, że gdybyś nie robił tego, co robisz, to byłbyś piłkarzem. Albo kiedyś chciałeś być piłkarzem. A czy nie? No kiedyś... Czy coś kłamie teraz ja z kolei? Nie kłamiesz, po prostu nie mówisz do końca prawdy. No tak, typowo dziennikarskie, prawda? Oszczędnie gospodaruje prawdą. Czy nie, jeżeli nie rzucałbym dyskiem, ale chciałem być cały czas sportowcem, dla mnie piłka ręczna to jest coś, co kocham, co lubię oglądać. I naprawdę
No, uważam, że kiedyś próbowałem nawet tam grać, trenować, trenowałem przez 2 czy 3 lata i dobrze się w tym czułem. Wiadomo, byłem dzieckiem, miałem tam, nie wiem, 12 czy 13 lat, a tam, gdzie się urodziłem, no, nie było żadnych jakichś trenerów, hali sportowej do piłki ręcznej, wybraliśmy na asfalcie tak naprawdę. Mówię, gdzieś to zostało mi w młodości zaszczepione i byłbym nie piłkarzem nożnym, ale piłkarzem ręcznym. I kasy byś miał wtedy więcej, czy nie? Nie, to już nie chodzi, ja naprawdę nie narzekam, ja zarabiam dobrze. Jeśli zarabiam tak jak teraz do końca życia, to byłoby super. Czy jesteś bogaty? Nie, o co znaczy być bogatym? Nie wiem, dobrze sobie żyjesz, bez żadnego problemu. Stać ciebie na nie wiem, na... To dzisiaj nie jest żaden luksus, ale na dobry samochód, na to, żeby, nie wiem... Nie, no jeżdżę Hondo, więc to uważam, to jest taki normalny samochód, prawda? No bo powiem... ich z piątkę rozbiłeś, no to... A, to jest długi temat. Nie, o to chodzi. Dla mnie bogaty to jest ten człowiek, co ma tak dużo przyjaciół, znajomych, zdrową, fajną rodzinę. Nie, to są banały. Nie, właśnie nie. Właśnie nie. Kiedyś może do tego dorośniesz i zobaczysz. Ty już dorosłeś do dziecka, ja jeszcze nie dorosłem, ale to też porozmawiamy. Dlaczego mówię o tej piłce? Dużo razy już o tym mówiłeś, czy o ręcznej, czy o nożnej. Bo ja na WF-ie w szkole grałem w piłkę nożną, właśnie graliśmy w ręczną, w siatkówkę, nie wiem, jakieś tam inne dyscypliny. A rzut dyskiem kojarzy mi się z taką trochę egzotyką. Jakby nikt z moich znajomych nigdy nie wpadł na to, a będę rzucał dyskiem. A miałem znajomych, którzy wyglądali no tak jak ty. Może nie tak jak ja. Ja to raczej balet. Nie, może balet nie, ale tak powiedzmy 800 metrów. Z Marcinem Lewandowskim i z Krzotem, to tak. A po 100 metrach przerwa na faję, no dobrze. Nie, oni nie, oni są sportowcami, zawodowcami, nie mogą. Proszę ciebie. Tak. No dobrze. Jakie było pytanie? Mówię, że to egzotyka straszna. No. Nie, znaczy powiem tak, ja pochodzę z mojej miejscowości, tam około 2000 mieszkańców. To zależy wszystko od tego, jakiego masz w szkole nauczyciela. Naprawdę, bo teraz też wszyscy mówią, stop zwolnią z WF-u, stop coś tam, tak? Ale jeżeli nie zachęci, nauczyciel nie jest najarany na to, żeby poprowadzić fajnie lekcje, żeby tych dzieciaków zachęcić, to te dzieciaki nie będą przychodziły. No bo ja miałem fajnego pana od historii, który tak prowadził fajne lekcje od historii, że tam wszyscy do niego przychodzili i mówili super, tak? Ale była też pani, która prowadziła tak normalnie. Powiedzmy, no nie zachęcała, powiedzmy, ludzi, nie zadawała ciekawych pytań, zagadek jakichś do rozwiązywania i ten, nawet u niego można było ściągać, więc ona tego nie robiła i to było kiepskie, tak? Bo tylko wystarczy, że nauczyciel wychowania fizycznego fajnie ci zachęci, pokaże coś innego, a co dzieciaki kochają? Dzieciaki kochają rywalizację, tak? Jeżeli zrobi jakieś współzawodnictwo, to dzieciaki naprawdę będą przychodziły, będą się garnęły. U mnie kiedyś były takie popularne, że powiedzmy 8 A na 8 B w szkole podstawowej walczyliśmy w piłkę nożną czy w siatkówkę. Te drużyny, te klasy, które wygrywały, szły do liceum, powiedzmy, grać ze starszymi. To była dla nas taka rywalizacja frajda. Albo kogo wybiorą do drużyny szkoły w koszykówkę, żebyśmy poszli ze starszymi pograć, prawda? Więc to wystarczy po prostu no, pokazać tym dzieciakom. Ja mówię, teraz mamy kampy, Marcin Rosengarten organizuje z Fundacji Kamili Skolimowskiej, kampy dla dzieci. Tak naprawdę te dzieci przychodzą i tak, wow, co to jest, nie? One, te dzieci tak naprawdę nie wiedzą, co to jest. Jak już im się pokazuje, to dzieciaki są naprawdę zaoferowane. Może to nie jest tak popularne jak piłka nożna i nie będzie, powiedzmy, nawet nagle w Polsce 3000 dyskoboli po jednych takich kampach, ale te dzieciaki chcą tego spróbować, pokazać, prawda? Znaczy pokazać, nie wiem, pokazuje im się, jak to się pcha, jak się rzuca młotem, oszczepem. I te dzieciaki mówią, wow, fajnie, a gdzie można potrenować? I tu się zaczyna pytanie. I schody. No i gdzie można potrenować? No w Warszawie na WF-ie, prawda? Na Orle, na Warszawiance chyba bodajże coś jeszcze jest. Skra Warszawa, która no świetne lata, ja tam też kiedyś w tym klubie byłem. I to była jedna z... No ja ostatnio poszedłem na Skrę, to się bałem, że mi się coś na głowę zwali. No właśnie, no słabo, że taki stadion stoi tak naprawdę, no niszczeje, tak? Nic tam nie można zrobić, to jest przykre, ale no to już pytanie chyba do władz miasta. Mówisz, gdzieś tam się przewija, tak ja przynajmniej to rozumiem, że chciałbyś nauczać po zakończeniu kariery? Chciałbyś pokazywać ten sport? Nie? A czy nie, ja się do tego trenować? Nie nadaję się do tego. Jak będziesz na przykład czwarty na kolejnych mistrzostwach Europy i dostanę pytanie o końcu kariery, to czy skończy pan karierę? Jeśli tak, to co pan będzie robił? Nie, na razie jeszcze pracuję w wojsku, coś tam robię, więc coś tam się dzieje, ale mówię, no wydaje mi się, że po igrzyskach w Rio wtedy będę myślał, co dalej z karierą, co dalej, jaki pomysł na życie, ale na pewno... W Rio będziesz miał 33 lata, 3 lata, tak. Wiek chrystusowy, więc wydaje mi się, że szczęśliwy dla mnie i ten. Ja mówię, no jestem optymistą, patrzę
powiedzmy, no, wróżę czasami w różowych okularach na świat i na razie się nie zastanawiam. Mówię, jestem zdrowy, mam jakieś oszczędności, mam coś, więc na parę lat... Masz stówę do jutra? Od kogo? Nie, no nie ma problemu, nie myślę na razie o tym, jestem żołnierzem, więc poradzę sobie w życiu na pewno. Mhm. Czyli w razie wojny ruszasz do ataku? Tak, tak, jestem dowódcą drużyny, więc dam radę. Okej, okay. Oby wojny nie było. Pamiętasz Oby klub nie. Relax? Pamiętasz klub Relax? Czy ten klub jeszcze istnieje? Tak, przed chwilą jadłem właśnie tam obiad po treningu, więc ten klub istnieje na pewno. Naprawdę? Tak. Ciągle tam jeździsz? No tak, bo tam trenuję, więc najłatwiej tam jest mi zjeść obiad, wykąpać się i tutaj jestem. Stałeś na bramce, dorabiałeś. Każdy chyba dorabiał. I opowiedziałeś taką historię, że kiedyś spotkałeś Marcina Dołęgę. Tak, ale to było w Siedcach, już wtedy też tam powiedzmy... A, bo powiedziałeś tak, klub Relax na bramce oraz na wioskach pod Warszawą, czyli ta wioska to Siedlce. Znaczy, nie, halo, przepraszam, nie. Siedlce, ponieważ... Daj mi dokończyć. Bracia Mroczkowie są z Siedlec, także uważaj. Tak, tak. Chodzi o to, że tam się spotykaliśmy, część zostawała w Siedlcach, część jechała na te, powiedzmy, wioski, jak to nazwałem, tak? Bo tam naprawdę niektórych zachowanie to jest, no, straszne, prawda? Wiesz, no, wszyscy jak się napiją, to szukają szczęścia i są nieśmiertelni i chcą się sprawić, co jest oczywiście, no, dla nich się kończy często gęsto źle, tak? Można się przykro zaskoczyć. Można, ale chodzi o Marcina Dołęgę, no to właśnie tam już coś tam rzucałem sobie w życiu dyskiem, ale jeszcze nie było na to mnie stać, żeby, powiedzmy, utrzymać się samemu w Warszawie, kupić, nie wiem, odżywki, lepsze jedzenie, jakiś lepszy sprzęt do trenowania, buty i tak dalej. No i przyjeżdżam, patrzę tam... Ten rekordzista świata w Waniu, mówię tak, wow, nie? Co tu robić, nie? No, tak. Daliście radę? No tak, nigdy nie pracowaliśmy razem, bo to był tak naprawdę jeden taki krótki epizod, ale byłem zdziwiony, że rekordzista świata przyjechał na bramkę dorobić, nie wiem, 150 czy 200 zł, tak? A nie pomyślałeś sobie wtedy, kurczę, może nie warto iść w sport, skoro rekordzista świata przyjeżdża pracować na bramkę? Nie, bo ja bym... zdecydowany temat swojego rzutu dyskiem. Wiedziałem, że będę, znaczy wiedziałem, no może nie w 100% wiedziałem, ale wiedziałem, że dołożę wszelkich starań, żeby być tym najlepszym, tak? Na świecie, Nie, no nigdy nie przyszły mi takie rzeczy, że no po prostu bramka. Bramka to po prostu jakiś tam po prostu środek. A propos wioski. Po Pekinie życie mu się trochę zmieniło. Los zabrał na inną huśtawkę, a dziewczyny wysyłały zdjęcia i proponowały podawanie wyśmienitych kotletów. To przeczytałem z kolei w... Super Ekspresie. Nie, to przeczytałem w gazecie... W internecie? Wrocławskiej chyba. A, od Wojtka, tak? Chyba w gazecie wrocławskiej. Naprawdę kotlety? Nie, no żartuję, ale... Czy to był żart? Bo ja tak sobie pomyślałem, że kurczę... Chciałem pytać, czy schabowe, czy mielone? Nie, no z kotletami to słabo, ale... Nie, no jak wszędzie, no obstawiam, że każdy ze sportowców, jeżeli ktoś zada ci pytanie, prawda? Pewnie. Powie, że czy masz kobietę, nie masz, no to gdzieś jakaś tam kobieta to przeczyta, nie wiem, dzisiaj Facebook, czy tam nasza klasa wtedy była, więc tam, wiesz, wchodzisz nagle, ze 100 znajomych masz 2000 po jakichś dużych zawodach, czy tam igrzyskach olimpijskich i twierdzisz, mówić tak, i tam piszą ci kobiety różne rzeczy, wysyłają zdjęcia jakieś tam, na początku było to śmieszne, ale później jak już dostawałem jakieś tam listy, takie wypracowania na 3-4 strony podaniowe, to się po prostu no, śmiałem i większości nie czytałem, bo wiedziałem, że nie, to nie jest dla mnie, to nie jest mój klimat. Chodzisz na piwo czasem? Albo, nie wiem, byłeś na piwie z Robertem Hartingiem, czy nie? Chodzę na piwo, nawet ostatnio byłem na 150-leciu browaru Ciechan, więc byłem, spróbowałem smaczne piwo. Z Hartingiem czasami, powiem tak, są zawody, gdzie z Robertem można normalnie usiąść i porozmawiać, a czasami po prostu jest taki, no, anty, nie? Że kończy zawody, pakuje się, idzie do pokoju, nie przychodzi nawet na kolację, albo, nie wiem, przychodzi w jakichś dziwnych porach, przepraszam. No i wtedy nie ma z nim kontaktu, ale jak jest zakończenie sezonu, to jakieś jedno piwo. Ale lubicie się, czy nie? Tolerujemy, tak. Czyli niekoniecznie. Znaczy, no okej. On zrobił kiedyś tam jakiś dziwny gest, źle się zachował i powiedzmy, no... A co zrobił? Znaczy, po prostu jest tak, że po zawodach każdy każdemu gratuluje, prawda? Wiadomo, gratulują najpierw zwycięzcy, drugiemu, trzeciemu, później każdy między sobą. On cały czas ze mną wygrywa, ja z nim raz wygrałem na Mistrzostwach Europy w Barcelonie.
I on tak naprawdę, wszyscy mu pogratulowali, on tego nie zrobił. Dopiero na ceremonii dekoracji, na drugi dzień bodajże, mówi do mnie: o, gratuluję, przepraszam, że wczoraj ci nie pogratulowałem, tak? No i to jest takie, no nie mógł o tym zapomnieć, no bo jeżeli stoi ci 12 chłopa i gratuluje, no to i on startuje od powiedzmy 12 czy tam 15 lat, no to wie, jakie są zasady. Czyli nie umie przegrywać troszkę. Znaczy, no tak, teraz się powiedzmy nauczył, chociaż mówię, no przez ostatnie bodajże chyba 3 czy 4 lata przegrał może ze 4 czy 5 razy, więc... No ale przegrał z tobą też w Pekinie, prawda? Byłeś od niego lepszy. No tak, ale później od Pekinu już nigdzie, no oprócz Barcelony, to nigdzie nie byłem na głównej imprezie lepszy. A masz jakiś kompleks tego człowieka, czy nie? Nie, nie mam kompleksu, po prostu mówię, ja się cieszę, że ja tak daleko rzucam, bo patrząc na tych dyskoboli, to tak, jestem mały, gruby, mam krótkie ręce. A ci wszyscy dyskobole to takie naprawdę posągi Myrona, krata na brzuchu, dobrze zbudowani, długie dłonie, długi zasięg ramion i ja w pewnym sensie jestem jakimś tam ewenementem w tym sporcie, bo nie wiem, mam tam 1,93 m, ale oni wszyscy mają po 1,98 m, 2 metry, prawda? Więc jestem z nich taki, są fajne takie zdjęcia, jest tak, ja i oni. No i z przodu później jak jest, to też oni, ja, tak o. Okej, a próbowałeś coś zrobić tym, bo mówisz, że jesteś gruby? No staram się, wiesz, i co, ale, i nie wychodzi od ale, lat? No nie, no, znaczy, kiedyś szedłem do wniosku, że powiedzmy, nie wiem, no 31 lat inwestycji w ten brzuch, prawda? No to nie mogę tak tego nagle tak... Nie, no nie można. No nie, no bo to... To tak jakbyś pieniądze pakował do banku przez 30 lat i nagle to skasował i komuś oddał, nie można. No właśnie, więc tak stwierdziłem, że na razie jeszcze nie czas i pora. Okay. A może ten brzuch mi pomaga w tym, że tak, nie wiem, daleko rzucam. Jakie masz plany najbliższe, sportowe? Sportowe? Cel numer jeden to jest Rio, to wiem, a... No, to jest tak naprawdę jestem najbardziej na tym skupiony. Wiadomo, teraz zacząłem już przygotowania do kolejnego sezonu. Gdzieś tam na razie, powiedzmy, no nie trenuję jakoś tak mocno i tak jak powinienem. Na razie, powiedzmy, jeszcze bawię na początku. W racji tego, że Mistrzostwa Świata w Pekinie są w sierpniu, prawda? Później po sierpniu mam te igrzyska wojskowe w Korei prawdopodobnie, więc ten sezon będzie bardzo długi. Więc muszę, powiedzmy, już nie jestem młodzieniaszkiem w sensie sportowym, prawda, bo 17 lat prawie treningu, więc muszę spokojnie zaczynać sezony, ale mówię, no Pekin to jest coś, co jest po drodze do Rio, nie? Okej, a prywatne plany? Jak jesteś sportowcem, to nie masz takich planów prywatnych, prawda? Bo tak naprawdę wszystko się kręci wokół tego sportu. Z racji tego, żeby być tym najlepszym, musi być wszystko poukładane tak naprawdę dopięte na ostatni guzik, prawda? Że musisz gdzieś tam, nie wiem, mieć poukładane jak zjeść, gdzieś tam spać. Wiadomo, jest dziecko, więc zająć się dzieckiem tym wszystkim. Więc mówię, no plany takie no prywatne, no to mówię, no przychodzą dopiero na plan późniejszy po Rio. Dzieciak rośnie. Tak, jest straszny. Straszny? Bałaganiusz. Okej. Tak. Ale rozmawialiśmy przed programem, że to zmieniło trochę twoje życie, prawda? Znaczy, no wiesz, bo jak nie masz dziecka, to jesteś takim lekko duchem, tak? Cię to nie masz żadnych obowiązków. Możesz wstać o 10, o 13, nie wiem. Bardziej o 13. No, nie? No właśnie, możesz, nie wiem, iść sobie na imprezę, nie wiem, no cokolwiek zrobić, prawda? Nie masz obowiązku, a tu masz obowiązek przebrania, nakarmienia, ubrania, wychowania. Pokazania gdzieś temu dziecku ciekawych miejsc, rzeczy, prawda? I to się to naprawdę zmienia, tym bardziej, że człowiek dorasta, prawda? Bo widzi, że no, nie tylko przyjemności w tym życiu w takim sensie, że tylko ty jesteś, ale też są inni ludzie, jest twoje dziecko, któremu chcesz zapewnić jak najlepszą przyszłość i pokazać mu to, czego i dać mu to, czego powiedzmy ja nie miałem, tak? Lubisz udzielać wywiadów? Lubisz rozmawiać z mediami? Lubisz? No, jak ktoś mówi fajnie, to tak. Ktoś zadaje fajne pytania, to tak. Pozdrawiamy dziennikarza katowickiego sportu, ale pytam, bo z tobą się bardzo fajnie rozmawia. Jesteś trochę nietypowym przykładem sportowca, który bardzo fajnie mówi, tak jak Tomek Majewski. No i to fajne. A dziękuję. Nie, no, dajesz radę. No. Ty no normalnie, ty no, sport jest dla normalnych ludzi. No. I nie narzekasz. Wiesz, że większość sportowców, którzy nie uprawiają piłki nożnej, krytykują piłkarzy, że dużo zarabiają na przykład. Szymon Kołecki, którego bardzo serdecznie lubię, ale miał takie wypowiedzi. No tak, ty ja też chciałbym zarabiać tyle, co piłkarze, prawda? No bo, powiedzmy, chodzi o poziom sportowy. No nie będą mieli takiego poziomu sportowego jak większość sportowców indywidualnych, prawda? Ale mówię, no każdy ma prawo wyboru, tak? Ja też mogłem być piłkarzem, mogłem, nie wiem, czy ktoś... Na bramce byś stał. No właśnie.
przyzwyczajony jestem, tak? Tylko trochę większa ta bramka. Nie, no każdy ma prawo wyboru, tak? No, nie wiem, no jak ktoś, no to mamy teraz powiedzieć jak zapaśniczy, czyli ciężarowcy, którzy nie mają komercyjnych startów, prawda? Nie są tak, nie są tak popularni, medialni, jak powiedzmy nawet lekkoatletyka, no to, no to wiadomo, że nie zarobią większych pieniążków ani tego wszystkiego, no ale każdy miał prawo wyboru, tak? No nigdzie za siłę za rękę nie przyciągnął tutaj i mówi, masz tu siedzieć, zadawać pytania i pracować, tak? Jak ci to nie podoba, to wychodzisz, tak? Tak. No. Tak? Tak? Tak. A czy tu jest ring, to uważaj. Tak, tak. Zadałeś mi pytanie, to ci odpowiedziałem szybko. Widziałeś, jaka była celna, szybka odpowiedź? Tak, tak. Podsunąłem ci ten pomysł. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci również za rozmowę. Takie pytanie na koniec. Może ciężkie, może nie. Ty już jesteś spełnionym sportowcem, czy ciągle musisz mieć ten złoty medal, bo jak nie będziesz miał złotego medalu, to będziesz miał jakiś niedosyt, jakąś pustkę? A czy pustkę taką totalną, to znaczy nie, do końca nie jestem spełniony, bo brakuje złotego medalu olimpijskiego. I mam nadzieję, że się to zmieni po Rio. Ale masz takie ciśnienie na złoty medal? No, tak. To mnie nakręca cały czas. Okej. No, to mnie nakręca, ale jeżeli nie miałbym żadnego złotego medalu, miałbym, nie wiem, medale przez świata, Europy, złote, nie wiem, srebrne, nieważne jakie, No tutaj jest to fajne i przyjemne, tylko że tak naprawdę no, ten medal olimpijski no, dla każdego sportowca jest no, coś niesamowitego. To jest taki magnes, że wielu zawodników z nami, zawodniczek, którzy te wszystkie medale przez świata, Europy zamieniłby na ten jeden z Igrzysk Olimpijskich. Tak? Okej, to życzymy ci złotego medalu w Rio. A dziękuję. Będziemy oglądać. Mam nadzieję, że nie przyniosę wstydu i będzie co oglądać. Szaranowicz będzie krzyczał, będzie się darł razem z Jóźwikiem. No, mam nadzieję, że nie będą komentować mojej techniki rzutu. Bo się nie znają na tym. Czy techniki nie ma? Słabo. Z techniką czy z ich znajomością? Z ich znajomością. Nie lubimy Szaranowicza. Nie, lubimy, tylko że no, powiem tak, ten rzut trwa 1,5 sekundy i żeby zobaczyć to, co jak wygląda po kolei. Półtorej sekundy rzut, a Jóźwik potrafi to 1,5 godziny analizować. To jest fenomen. No, znaczy powiem tak, my czasami dłużej siedzimy i rozmawiamy na temat tego, jak się rzuca, bo na takim poziomie to już są naprawdę mankamenty, stawia sobie tak czy tak, to już jest coś niesamowitego. Tylko że, no mówię, no czasami ten rzut wygląda fajnie dla oczu, tak, a bierzesz kamerę w zwolnionym tempie i patrzysz, mówisz, kurczę, no jak to można tak źle rzucać, tak? Aha. No, więc czasami, no, niektórzy komentują coś, na czym się nie znają, no. Jesteś kolejnym sportowcem, który mówi, że się Jóźwik nie zna. To jest też ciekawe. Znaczy, ja nie wiem, no, czasami tylko słyszę, jak gdzieś tam ogląda powtórki, jeżeli, no wie, no, on biegał, jeżeli on, no, on biegał płotki, powiedzmy, zna się na płotkach, tak? Ja jestem lekkoatletą i jakby ktoś mi teraz kazał komentować bieg przez płotki, czy, nie wiem, bieg na 800 metrów, jak to ktoś rozegrał taktycznie, no to bym powiedział sorry, no nie znał się na tym, tak? No, taka prawda, no. I tego samego życzymy niektórym. A myślałeś o tym, żeby komentować w telewizji, być ekspertem, miałeś, nie wiem, jakieś zaproszenie? Nie, no tak, tylko że mówię, no, ja mogę sobie... Na przykład Marek Plawgo ma duże ciśnienie, bo z nim rozmawiałem, on chce bardzo w telewizji, a ty tak? Myślałeś o tym, tak? Nie, nie, znaczy ja czasami, powiedzmy, jak mnie ktoś zaprosi, oczywiście mogę iść coś tam powiedzieć, ale jak jest konkurs rzutu dyskiem damski, nie wiem, rzut oszczepem, pchnięcie kulą, prawda? No bo jak jest finał rzutu dyskiem, to mnie nie ma wtedy w studiu, nie? Bo akurat rzucam, tak. Ale a widzisz, jak inteligentnie nadążyłem za tobą, to jest to. No tego w telewizji pracujesz, a ja rzucam dyskiem. W telewizji coraz więcej głupków i mało inteligentnych ludzi. W gazetach, jak widać, nie. Katowicki sport. Ale się uparłeś na niego. No nie, no pytanie jest strasznie kretyńskie. Jak ja to przeczytałem, ja się naprawdę nie znam na rzucie dyskiem. Nie będę udawał tutaj znawcy, po prostu poczytałem o tobie i sobie parę rzeczy wynotowałem. Bo tak sobie myślałem, że nie wiesz, o co chodzi przed dyskiem i pewnie myślałem sobie zadać pierwsze pytanie, jak to zwykle bywa. Skąd pochodzisz? Jak się zaczęła twoja historia ze sportem? Nie lubię tego pytania, jak się zaczęło, ale ciekawiło mnie i to zadałem pytanie, że rzut dyskiem, to jest pewna egzotyka, naprawdę. No, u mnie, ja nie znam nikogo z młodych ludzi, znaczy z moich kumpli, którzy padliby na pomysł, żeby rzucać dyskiem. No ale mówię, jak masz fajnego uciela, miałem fajnego uciela za ręce. Ja nie wiem, ja zaczynam od skoków dal, tak? Pojechałem na zawody, pchnięcie kulą, rzut oszczepem, rzut dyskiem, prawda? Akurat, że mi to wyszło najlepiej, to został rzut dyskiem, prawda? Tak? Ale u nas dzieciaki na przykład mieliśmy normalnie zaliczenie tam, powiedzmy, nie z techniki pchnięcia kulą, bo takie uczenie wychowania fizycznego może ci tylko zaprezentować, pokazać, tak? Ale ona z wszystkiego, nie wiem, siatkówka, biegi, nie wiem. Wyobraź sobie, że ja kiedyś miałem normalnie w podstawówce z
sprawdzian na 800 metrów, a teraz te dzieciaki, które przychodzą tam do nas na kampy, jakieś sprawdziane, oni... No wiesz, no jeszcze słabo na kampie wygląda, jak jest, wiadomo, przychodzą sportowcy, a dziewczynki przychodzą w dżinsach i pani nauczyciele też w dżinsach, no to... I udają, że mają okres i razem odrabiają plastykę w tym czasie. No, no tak wygląda WF w Polsce. No tak, no wiesz, no kiedyś... Ja się uczyłem w Niemczech w liceum, to WF to była katorga momentami, naprawdę. Ty, no tak, no powiem ci, że u mnie na przykład kiedyś, jak ja nie przyniosłem stroju, prawda, na WF, no to nie było tak, że ja usiedziałem na ławce i tyle, nie? Dostawałem szmatę i musiałem czyścić kaloryfery, tak? I tam kilka innych osób, które zapomniałem, więc już na drugi dzień, jak miałeś tam wychowanie fizyczne, nie robiłeś tego, tak? No i co z tego, jak twoja technika rzutu jest, jaka jest? Słaba. Słaba. No. Piotr Machachowski, dziękuję za rozmowę, dziękuję również Państwu. Do zobaczenia.